Cześć, siłanko, witajcie, z tej strony Mafia Soledza, ja witam was w FIFA 17 Ultimate Team. Ile ja czasu czekałem, żeby taki początek dla was nagrać. I od wczoraj już normalnie mnie rozpierało, żeby nagrać ten odcinek, a mówię nie, na spokojnie ogarniemy sobie FIFA. I dzisiaj od rana już bierzemy się za nagrywanie, także ruszamy sobie, moi kochani, z nową serią na kanale. Jedną z niewielu, zobaczymy jak to wyjdzie, serii z FIFA 17, ale bez zbędnego owijania. Nic sobie jeszcze wcześniej nie zaczynałem, tylko obejrzałem te animacje początkowe, składy, sklep. Mamy 5 paczek na sam początek i mam nadzieję, że ta droga moja do pierwszej ligi spodoba wam się i zobaczymy w ogóle, czy uda nam się dojść do tej pierwszej ligi. Co my mamy tutaj za paczki? Paczki jakichś zawodników. Od razu lecimy z grubej rury. Wow, otwieranie paczek. Fajnie, super, nie, dobre sobie, kurde. Nie, fajnie, bo to jest pewnie paczka, z której nie można sprzedać, ale jeśli będę robił hiszpański skład, czemu nie? Ja cię kręcę. Zaraz zobaczę sobie, wiecie? Ej, mogę. No nie mam pytań, czyli się da jednak. Zobaczmy, przy jakiej cenie sobie chodzi. Wy jestem na liście transferową? Co na liście transferową? Czekajcie, jak to było? Porównaj cenę, dokładnie co chciałem zrobić. Aha, ale już zawodnicy strasznie nisko chodzą. Serio? Ja cię kręcę. Myślałem, że chociaż z dyszku daju, dostanę. Myślę, że wszystkich zawodników to warto na początku. Nie. Czy chcesz jeszcze wszystkie karty do swojego klubu? Tak, muszę sobie ogarnąć tam w środę, bo już dawno nie grałem, to nie pamiętam jak to było. Mam nadzieję, że uda się nam się zbudować jakiś taki skład i nim zagrać chociaż jakiś meczyk. Weidenfeller. No kurde, powiem wam, z tymi bramkarzami, nie wiem czemu akurat tak jest. Ale szkoda, że to nie Burki, bo Burki na pewno mnie przez dłuższy czas będzie stał, bo to co wczoraj robił Burki u mnie, jak graliśmy sobie z Adasiem. No i ta co FIFA ze mną robi. Oj. Czekajcie, ja już wiem. Rzadkie karty, właśnie o to mi chodziło, ja nie będę grał sobie ligą. No i o to właśnie chodzi, 8000, mało kto będzie chciał tyle dać, ale myślę, że jak wystawimy go za szóstkę, to nie byłoby taka tragiczna. Czekajcie, cena wywoławcza. Dajmy sobie tutaj, przypuśćmy, no chociaż z piątkę mi ich dadzą, a szóstkę do kupienia. Trochę ciężko będzie na początku gry tyle uzyskać, no ale nie będziemy też od razu tak ceny zrzucać. Może ktoś się trafi i będzie chciał nim zagrać od samego początku, także będzie sobie kupował i szukał tej ligi amerykańskiej, tak? Sobie to po odcinku wszystko powystawiam. Te paczki na momencie otworzę teraz. Dobra, mnie troszkę interesują brązowe, bo będę na pewno sporo ich otwierał. Nie znam. Kane. Kane na jaki klub? Czy nie wiem, czy to będzie za liga, czy to będzie angielska? Irlandzka? Nie mam pojęcia. No to się porobiło. No nie, nie mogę, szkoda. Ja widzę te pieniądze. Nie wiem, czy wy też to widzicie. No nie, dlaczego? No ta karta może być warta 7000 teraz nawet. Jak nie więcej. Nie mam na razie kasy, nie mam nic. O kurde, klikłem. Aj, dobrze, że klikłem, nic nie było ciekawego. Tutaj mamy Allianz. Allianz, kurczę. Arena, chciałem powiedzieć, Allianz, Arena, porównaj cenę. LP, nie znaleziono takiego zawodnika, czyli mamy zawodnika, który no coś tam może kosztować, ale to jak zawsze sobie robiłem, to dajmy, przypuśćmy takiego zawodnika z 2000. Co mi się tu pad zaciął, muszę padał go nie wymienić, bo wczoraj trochę pograliśmy i przycisłem głami. Wow, fajnie końcy wlatują. Kabul. Ej, powiem wam, że bardzo wartościowy zawodnik jak na sam początek i tutaj mamy już jakieś predyspozycje tych piłkarzy, żeby móc ich wstawić sobie do tego pierwszego składu, nie? Teraz będę chciał je sprzedać. A, zabaw, no tak, przecież ja jeszcze dostaję początkowy skład. Ja zapomniałem o tym, w ogóle nie wbijałem. Dobra, czekajcie. Najważniejsze jest to, że będzie nam potrzebna formacja 4-1-2-1-2. Na takie mi się najlepiej na razie w tą FIFA gra i tak na razie pozostaje. Kiedyś może będzie kolejny skład na 4-3-3. Okej, co my tu mamy za...
Za chłopaków, no dobra, wszystkie teraz te animacje, odbierz nagrodę menadżera, to będziemy sobie robić. Co to jest? Chińska liga. Angielska, Niemcy, England, o. Będzie ciężko lepić, coś na sam początek, ale dobra. Pazdan. Nie wierzę, jak pazdana trafiłem. Kurczę, jedna z jedna z trzech kart złotych, jakie są w Ekstraklasie i udało mi się ją trafić. Szkoda, że to nie jest karta na sprzedaż, bo czuję w niej pieniądz, naprawdę. Mogłoby być coś z tego, ale jak widzimy, tutaj jest już wymień zawodnika. No jejku, ta animacja, jak mnie to wkurza. Wszystko mi się teraz pozacinało. Ej, będzie z tego dzisiaj zrobić skład, już to widzę, będę z tego zrobić. No i fajnie, fajnie, 67 zgrania. Teraz wystarczy znaleźć kogoś na bramę. Jakiś Moreno jest, to trudno. Ten Moreno będzie i na pewno ja nie będę ciebie używał, bo nie lubię chińsko-koreańskich Japończyków. Pepe. Jak zawsze Pepe, to musi ktoś być szybki. I chyba możemy zagrać swój pierwszy mecz w Ultimate Team. O kurde. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego? Mamy coś z zadania menadżera. Dobry początek. Mistrz widoków. Aha. Fajne bajery. Tutaj mam do odebrania jakieś dwie nazwy klubu. Już to mi policzy jako nazwę zmianę? Ha, tak, można też grę oszukać. Lecimy z Koksem. Ogólnie jeśli chodzi o FIFA 16, no to już niebawem nowe serie. Na pewno tak, odpuszczam sobie jednak karierę naszego wspaniałego Huntera, ponieważ chcę sobie w to grać dużo i chcę grać poza wizją po prostu w to. Do tego na pewno będzie gra Borussią Dortmund, tak jak w realnych meczach Borussia gra, to ja 2 godzinki, czy tam, nie wiem, dzień wcześniej, dzień później będę nagrywał mecze, to jeszcze zależy, jak to wyjdzie. A my mamy tutaj pierwszego przeciwnika, GKS Wołkowice. O, my mamy jakiś czerwony strój, właśnie, pójdę sobie niedługo kupić jakiś strój, bo jak będę miał coś hajsu. No mam nadzieję, że nie będzie jak w poprzednich FIFA-ach, że wszyscy już mają w 10, 9 lidze. Aha, wypożyczenia, no tak, zapomniałem o wypożyczeniach. No ale na początek myślę, że czemu nie, pierwszy mecz z takiego złożenia wyszedł całkiem fakt, że na prawą stronę może w angielskiej lidze kogoś bym miał. Na pewno potrzeba sporo hajsu, Adam ten hajs już ma. Ogólnie komentator wyłączony, nie chcę, żeby na Ultimate ktoś mi komentował te mecze. No i zobaczymy, co z tego dzisiaj wyjdzie. Ogólnie grałem z Adamem, sezon pierwszy wygrałem chyba tam 6-7 bramkami. A i tutaj niestety nie zdążyłem porobić, trzeba się przyzwyczaić, że jednak już ci zawodnicy brązowi nie mają takiego timingu, jak to było w poprzednich FIFA-ch, że brązowy mogłeś zrobić wszystko. Z tego teraz co widziałem, no to nie ma aż takiej... Jest znaczy duża różnica pomiędzy wykończeniem tych akcji. Pięknie. I tu już idzie szybka konterka. Ogólnie inaczej to chciałem zgrać. Utracono połączenie, no nie wierzę. Jeżeli to przeze mnie utraciło, to jestem wkurzony. Nie, kojsa jakieś dostaliśmy, trochę mało. Nie było bramki, więc też pewnie 3-0 nie dostanę. No pozostałych meczów oczywiście koleś sobie wychodzi i bo raczej te serwerów nie wywaliło. No wkurza, uwierzcie, wkurza takie coś, bo teraz jestem no w takiej lidze, gdzie potrzebna jest kasa, a teraz taki idiota wejdzie sobie, wyjdzie i ja tracę kontrakty. Nie mam pytań. Okej, jeszcze skoro wyszliśmy, to ja potrzebuję sobie zobaczyć sklep. I co mamy? Aha, zapomniałem, premiówki sobie kupmy. Przecież teraz jest tak kasa nam cholernie potrzebna. No lećmy w dół, to gdzieś na dole powinny być. 1000 na 5 meczy. Super. Kup nagrodę. Mogę skorzystać, to korzystam, tak? No niestety. Kurczę, no. Najbardziej nie... Pamiętam FIFA 16, jak to była moda zarabianie końców poprzez wchodzenie i wychodzenie z meczy. To czasami potrafiło za jednym razem znaleźć 7 przeciwników, którzy wyszli i zarobili sobie końca, a człowiek tracił te cholerne kontrakty, tracił nerwy do tej gry i mówię, to strasznie wkurzające wszystko było.
Dobra, koleś, bierz te białe, ja biorę te i dobra. Bez zbędnego gadania. Mam nadzieję, że ty chociaż będziesz trochę ogarnięty. Nie będziesz miał Bóg wie kogo w składzie. No i super, że z podstawowym składem może być. I oby tak doszukiwało, a nie to jak to było w szóstej lidze, że ci wywalało kolesi z niebieskimi kartami. Fakt, że teraz to długo nie będzie, jeżeli FIFA jest nowa, bo zanim ludzie sobie nakupują tego wszystkiego i nadrobią, no to troszeczkę czasu tego minie. Ale my już zobaczymy, co kolesi ma playsy. Czy gra już troszeczkę, ja mówię, dużo chciała pograć na błotach w szesnastkę. Zagraj długą piłkę, brawo. Macie z wody jakieś? O Boże, nic z wodów. No tak, co ja mogę wymagać? Czy jeszcze na prawej stronie jest jakiś ten Husaya Bibi? Ma chłopak tempo i wystarczy mu to. Rzut z autu kolejny. Nie, ja będę teraz się skupiał na pewno na grze. Ale wysokie. No nawet dobry strzał. Jakby nie było światło bramki, to już zawsze jest coś. No i trzeba na pewno poznać trochę taktykę tej gry. To już nie będzie to samo co kiedyś, że uderzałeś brązowym czasami z 30-40 metrów. Nie wiem jak jest, bo jeszcze nie uderzałem. Ale będzie pierwsza bramka, nie. No zresztą Casilla, tylko że fakt, że nie ma połączenia, to zawsze ci bramkarze nie bronią tak jak powinni w tej naszej FIFA. Super podanie. Nice. Jest. Ja teraz przez chwilę, sorry, że nic nie komentowałem, ale chciałem zobaczyć, co w ogóle mój zrobi. Nie powiem, bramkarz dość dobrze wyszedł, bo teraz jak widzieliście, wyszedł całym ciałem do tej piłki, nie tak jak kiedyś. No fakt, że piłka dobita na pustą bramkę, no ale liczy się bramka. W tej lidze nie chodzi o piękne bramki, liczy się to, żeby naszradzić jak najwięcej i wygrać te mecze, ponieważ no chce się przejść jak najdalej i jak najwięcej pieniążków mieć, tak, w tej FIFA. Ja zawsze lubiłem Ultimate'a, ponieważ no nie chciałem nigdy kupować tych końców, nie końców i od samego początku. A i tutaj było bardzo blisko, no i nie wierzę, już kontuzja, FIFA 17, kontuzje. Pograłem sobie chwilę karierę zawodnika, kontuzja w drugim meczu, Adam mówi, że... Aha, jeszcze kontuzja napastnika, nie mam, naprawdę super, dzięki wielkie. Dobra, dobrze, mam jeszcze jednego angielskiego. Nawet nie było faulu, nawet nie było faulu, podaj. Aha, sam sobie wybije, ok. Rzut sędziowski. Także na pewno karty teraz wreszcie do czegoś się przydadzą, bo ja w FIFA 16 powiem wam, czy nie wiem, czy użyłem ze 3 karty kontuzji. Jeśli użyłem, to były naprawdę to jakieś takie wślizgi od tyłu centralnie. Co tu się będzie działo? No wczoraj trochę przy no-life'iłem, bo grałem do trzeciej nad ranem FIFA. No ja mówię, rano miałem wstać o 5 i dla was zacząć nagrywać wszystko. Ponieważ nie będzie mnie teraz przez weekend. Może przez weekend, nie, przez piątek, sobotę. Ja już ogólnie mam zamysł, kogo będę kupował na początku Ultimate'a. To mówię, w następnych odcinkach to się wszystko rozwinie. Tutaj ten pierwszy chciałem, żeby jako tako skleić ten skład i zobaczyć, co w ogóle mi dropnie w paczkach. No, ładnie to popykali. No nie wierzę, ja nie byłem przygotowany, że ta piłka odbije mi się pod nogi. No i jest rzut karny czy nie ma w końcu? No bo kurczę, ile można wchodzić? Znaczy, nie wiem, z czego bardziej bym się cieszył. Z rzutu wolnego, no dobra. Możemy sprawdzić, czy to mocne będzie uderzenie? O kurde. No ja, szkoda. Szkoda, za mocno troszeczkę. Chciałem to pakować. Wykorzystaj to. No i brawo, koleś podaje do bramkarza, który z rzędu idzie to wyczuć. Mamy 2-0 teraz, jeśli nawet wyjdzie, mamy te pewne 3 punkty wreszcie w tej lidze. Zobaczymy, co nam dalej się jeszcze uda zrobić w tym meczu, ale jak nie wychodzi, ja mam chęć sobie jeszcze postrzelać. Mam nadzieję, już koleś się bardziej nie odkryje. W sensie, że się może jeszcze bardziej odkryje. Co ja w ogóle powiedziałem? Robię teraz akcję jednym zawodnikiem. Też zawsze spoko. No i bardzo dobrze, długa piłka poszła. Bramkarz tu wyjdzie? Nie, myślałem. No co tu będzie się działo? Ale byłem bliski przejęcia, nie mam pytań.
No nie, pressing full się opłaca. Czekajcie, ja nie chciałem dobiec nową cieszynkę wam pokazać, bardzo fajna jest jak powchodzimy sobie na ten, na barierki. Różne są zresztą, ja tam ze trzy wczoraj. Nie, no ale pressing się opłacił, koleś znowu się mówię, za dużo się koleś bawi tutaj, a no straty jak widzimy udaje mi się wykorzystywać. Cieszę się, że w ogóle brązowy zawodnik potrafi takie coś wykorzystać, tak? Pójdź mu po linii, tak, pięknie. Wow, 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 wow. Dość fajny pomysł. Na brązowych jako tako to wychodzi. Jeszcze raz próbujemy, na wyższego teraz. No kończę, właśnie, że kończę. Koleś sam będzie bramkarzem mi tu szedł. Sami wiecie jak to powinno się skończyć. Nice. Nice, no koleś, co robi koleś w ogóle, to mnie zaskakuje. Jak można popełnić tyle swoich błędów, tak? Ludzie, nie grajcie tak. Raz wam się nie uda, to nie powtarzajcie tego, bo ktoś będzie was pilnował. No tak jak tutaj, no każdy praktycznie każdą piłkę mu zabieram, przez co stracił no chyba 2 albo 3 bramki w tym meczu, no. Nie wiem. No i teraz oczywiście akcja jednym zawodnikiem, bo jakby inaczej. Bardzo dobrze, odebranie. Aha, szkoda, trochę z faulem. No akcja, ale to wiecie, to jest taki element zaskoczenia. Bo każdy chce mu wtedy zabrać piłkę, jeżeli się wychodzi bramkarzem, ale my mamy pewne 3 punkty i 4 strzelone bramki w pierwszym meczu naszym w Ultimate Team. I tu mamy chyba hat-tricka, skoro poszedł po piłkę. Dobrze, mamy pierwszy mecz za nami. 35 minut odcinka, myślę, wow, 1500 monet. Myślę, że myślę, że będziemy mogli coś teraz już robić, coś na rynku transferowym się pobawić. I wychodzimy, także co, ja sobie tu poogarniam, bo chciałem, żeby ten pierwszy mecz taki był, wiecie, zapoznawczy, wszystko na szybko. Także kochani, co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i na dniach będą pojawiać się ciągle ultimate, tylko że ja będę sobie jakoś, nie wiem, skrajał to z 3 meczów, z różnych transferów, z różnych tuperów, żeby to wam się podobało. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć!